Cześć, z tej strony Kushi, słuchajcie, jestem niesamowicie podekscytowany. Ten odcinek jest prawdopodobnie najważniejszym odcinkiem, jaki w ogóle można nagrać tego lata. Musicie dosłownie to wiedzieć, ponieważ dzisiaj powiem wam, gdzie dokładnie w Europie będzie można prawdopodobnie spotkać legendarne Pokémony i inne bardzo, bardzo rzadkie Pokémony. Ponieważ już w sierpniu i wrześniu w Europie będą miały miejsce gigantyczne eventy, jakich wcześniej nie widzieliśmy nigdy w Pokémon Go. I wanna be the very best that no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. Oczywiście już 22 lipca będzie event w Chicago i wiemy już więcej o tym evencie, będzie on miał również wpływ na wszystkich graczy na całym świecie, także na całym świecie będzie wtedy trwał event, ale o tym evencie więcej sobie powiemy jutro, bo w dzisiejszym filmiku chciałem się skupić na innych eventach, które będą miały miejsce w Europie w sierpniu i wrześniu, gdzie będą te eventy, jak pojechać na te eventy i moje takie praktyczne porady, jak znaleźć hotel albo hostel, jak polecieć samolotem i tak dalej, no bo ja troszkę podróżowałem po Europie wiele razy również sam w pojedynkę i to wszystko wiele razy sobie ogarniałem, za także troszkę mam doświadczenia ten temat, więc pomyślałem, że tym również się z wami podzielę. Przede wszystkim najpierw zacznijmy od informacji, co będzie na tych wielkich eventach w Europie w sierpniu i wrześniu. Otóż ich nazwa to jest Pokémon Go Safari Zone. Safari Zone oczywiście z głównych gier na Nintendo. To były takie miejsca, gdzie się łapało konkretne Pokémony w Safari Bole. Na przykład pamiętam Kangaskany właśnie, Saitery, Dratini też były w Safari Zone. Tak czy inaczej na obrazku promującym to wydarzenie mamy widocznego Kangaskana, czyli Pokémona regionalnego, którego normalnie można złapać tylko w Australii. Ja osobiście planowałem też taką podróż do Australii może na przyszły rok, ale skoro będzie Kangaskan w Europie, jest pokazane na obrazku, że będzie, no to chyba będę musiał zmienić te plany i oczywiście zamiast tego pojadę na któryś z tych eventów w Europie. Zwłaszcza, że one będą już praktycznie teraz, zaraz, bo na początku sierpnia się zaczynają, ale to nie jest wszystko, co tutaj widzimy na tym obrazku, wbrew pozorom. Zobaczcie prawy górny róg Anon. Już powiem wam szczerze, że kampiłem od paru dni, czekałem aż się zrespi jakiś Anon, chociaż szczerze mówiąc w Szczecinie zrespienie się Anona to jest sytuacja, która zdarza się może raz na miesiąc, jak dobrze pójdzie i naprawdę wtedy trzeba grzać, spieszyć się, żeby go złapać, ale w sumie stwierdziłem, że daję sobie z tym spokój, no bo jak widzimy po tym obrazku, prawdopodobnie właśnie na tych eventach europejskich Safari Zone będą do złapania również Anony, bardzo, bardzo rzadkie Pokémony, szansa na spotkanie 1 do miliona, jeśli nie korzystacie ze skanerów, a na tym evencie praktycznie będzie to prawdopodobnie gwarantowane. Do tego możemy się spodziewać innych, bardzo rzadkich Pokémonów. Po tekście, który tutaj Niantic opublikował, można również się spodziewać legendarnych Pokémonów, ale zaraz sobie przeczytamy cały ten tekst, wyciągniemy z niego takie największe, najważniejsze punkty, na które trzeba zwrócić uwagę w tym tekście, ale przede wszystkim teraz wam powiem, gdzie te eventy będą, no bo niestety nie będzie takiego eventu w Polsce, ale w sumie to nie jest duża strata, przecież te kraje, gdzie będą te eventy, są tak blisko Polski, że tak naprawdę można tam polecieć kosztem 300 zł, może 400, część osób pewnie i tak jedzie na wakacje w tamte okolice, także może będziecie mieli okazję wziąć udział w tych eventach, zwłaszcza, że do niektórych z nich zostało jeszcze naprawdę dużo czasu, tak czy inaczej te eventy wyglądają w ten sposób. 5 sierpnia Fiske Torvet w Kopenhadze. Jak dojechać do Kopenhagi? Z części miast w Polsce są loty do Kopenhagi, także oczywiście jeśli macie taką możliwość, to zawsze najlepiej jest polecieć samolotem z wybrzeża. Można popłynąć promem. Koszt promu to jest jakieś 450 zł, także dosyć sporo. A jeśli mieszkacie na południu Polski, to bardziej was będzie interesował ten drugi event, też 5 sierpnia, czyli te eventy będą dokładnie w tym samym momencie, bo będzie on w centrum Czerny Most w Pradze, oczywiście w Czechach. Do Pragi można pojechać na przykład z Warszawy autobusem, bardzo, bardzo tanim kosztem, tylko kurczę, długo się jedzie, bo chyba 12 godzin, coś koło tego, ale 70 zł się płaci, także 70 zł w jedną stronę, 70 zł w drugą stronę i za 140 zł jedziecie na wielki event z legendarnymi Pokémonami. To nie jest w sumie taka zła opcja. Z północy Polski, tak jak ja mieszkam, troszkę gorzej do Pragi, no bo ani pociąg, ani autobus to nie jest opcja siedzieć 18 godzin w autobusie, także tylko samolot pozostaje, ale potem 12 sierpnia będą kolejne eventy Mall of Scandinavia w Sztokholmie, w Szwecji. Do Szwecji można polecieć sobie na przykład tanimi liniami, także nie jest to wcale taka trudna opcja. Albo tego samego dnia będzie również event Stadtshart Amstelveen. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem tę nazwę. W Amstelveen, w Niderlandach. Amstelveen, z tego co patrzyłem, to jest tuż obok Amsterdamu, czyli stolicy Niderlandów. Także tak naprawdę wystarczy polecieć do Amsterdamu i stamtąd można sobie już dojechać do Amstelveen. Ale oczywiście zawsze sami sprawdzajcie te informacje, żeby nie było, że potem Kuszy mi powiedział, że to jest blisko Amsterdamu, poleć
przeleciałem, a to było kurde 50 km, ok? Sprawdźcie sobie sami. Ja mówię z tego, co ja sprawdzałem. Tak mi się wydaje, że to jest bardzo blisko Amsterdamu. No i słuchajcie, jeszcze we wrześniu będą kolejne eventy, również właśnie z Pokémon Go, Safari Zone, z Kangaskhanami, z Anounami i prawdopodobnie z legendarnymi Pokémonami, o czym jeszcze za moment. Tylko jeszcze wymienię te ostatnie eventy, które będą 16 września. Te wszystkie eventy dzieją się w sobotę. 5 sierpnia, 12 sierpnia, 16 września. To są wszystko soboty, także nawet jak ktoś ma szkołę, nawet jak ktoś ma pracę, to w sobotę może sobie pojechać na takie eventy. No i 16 września będzie to w Centro Oberhausen w Niemczech. Oberhausen to jest przeciwna strona Niemiec w sumie niż nasza, czyli tam bliżej Francji. Także nie wiem, jak tam dojechać. Albo samochodem, ale i tak będzie w sumie długo jechał. Albo samolotem najlepiej. Ale jeszcze jest Le Quatre Temps w Paryżu we Francji. Chociaż ja osobiście nie wiem, czy chciałbym do Paryża jechać na taki event. Nie wiem w sumie, czy można o takich rzeczach mówić na YouTubie. Dobra, nie powiem, jeszcze mi zdemonetyzują filmik, ale szczerze mówiąc, ja bym się trochę bał do Paryża jeździć na takie wielkie eventy. Do wyboru jest jeszcze La Maquinista w Barcelonie, w Hiszpanii, ale bym sobie poleciał do tej kurcze Barcelony, ale w momencie, jak planowałem mój wyjazd do Japonii, jak odpalałem mój projekt, który swoją drogą bardzo świetnie idzie, ta zbiórka, link jest w opisie, możecie sobie zobaczyć, jeszcze można się załapać na Farfetchta, jeszcze można się załapać na pocztówkę z Japonii, także jeśli nie widzieliście tego filmiku, jeśli nie widzieliście tego projektu wyjazdu, to koniecznie sobie sprawdźcie, ale tak czy inaczej, właśnie chciałem we wrześniu już być w Japonii, a tutaj będą takie fajne eventy i ta Barcelona mnie troszkę kusi, ale myślę, że pojadę na te dwa pierwsze eventy, czyli 5 sierpnia i 12 sierpnia, nagram to oczywiście wszystko na mój kanał, w razie jak ktoś z was nie może pojechać, no to będziecie mogli oglądać to na moim kanale, a wrzesień już chyba sobie odpuszczę, no bo będę chciał wtedy polecieć do Japonii, ale dla was to jest świetna opcja, naprawdę, gdybym miał wybrać, Barcelona jest genialnym miejscem, żeby pojechać na taki event we wrześniu. No i czytamy, co tutaj Najatek napisał, bo to jest bardzo ważne, wszystkie 7 z tych eventów Safari Zone będą dawały szansę na złapanie bardzo dużej różnorodności dzikich Pokemonów z rejonu Kanto i Johto, czyli pierwsza, druga generacja, wliczając niektóre Pokemony nigdy wcześniej nie widziane w Europie. Pokemony nigdy wcześniej nie widziane w Europie, oczywiście, że chodzi o regionalne Pokemony. Nie będziemy musieli jechać do Australii po Kangaskhana, tylko Kangaskhan przyjdzie do nas, będziemy mogli go złapać w Europie. Możliwe, że również inne regionalne Pokemony, możliwe nawet, że wszystkie. To by było troszkę zbyt proste, ale może tak będzie, może Niantic tak zrobi, że dadzą wszystkie regionalne Pokemony. Heracrossy, co tam, Corsole, Kangaskany, Farfetchty, Taurosy jeszcze. I może będzie tam możliwość złapania tych regionalnych Pokemonów. Chociaż na obrazku był tylko Kangaskhan, także jeśli planujecie jakieś wakacje w Australii na przykład tylko po to, żeby złapać tego Kangaskhana, to może jeszcze się zastanówcie, może zamiast tego wyjdzie dużo taniej polecieć na przykład do Barcelony albo do Niemiec i tam złapać tego Kangaskhana. Czytamy dalej. Dodatkowo trenerzy połączą swoje siły, żeby walczyć z unikalnymi, potężnymi bossami rajdów. Unikalni, potężni bossowie rajdów. Czy to nie brzmi wam jak legendarne Pokémony? No powiedzcie mi szczerze, unikalni, potężni bossowie. Okej, może są to jacyś tacy bossowie, których po prostu na co dzień nie ma. Na przykład Dragonite. W sumie można powiedzieć, że Dragonite jest taki potężny. Moim zdaniem to bardziej brzmi jak legendarne Pokémony, zwłaszcza, że mamy praktycznie potwierdzone wejście legendarnych Pokémonów do gry już 22 lipca. Te wszystkie eventy będą miały miejsce w centrach handlowych, które należą do firmy Unibail, Rodamco i poprzednio takie eventy również były w polskich centrach handlowych należących do tej sieci, na przykład w Warszawie. Arkadia to też jest jedno z centrum handlowych należących właśnie do Unibail Rodamco, ale tym razem jakoś postanowili, że nie będzie takiego eventu. Nie wiem, może po tym, jak ostatnim razem zrobili taki event w Warszawie i ludzie tam się bili o powerbanki. To stwierdzili, że trochę przypał robić takie eventy w Polsce. Nie wiem dlaczego taka decyzja, że akurat w Polsce nie będzie tego eventu, ale moim zdaniem jeszcze nie płaczcie, będzie duży event 22 do 24 lipca dla wszystkich na całym świecie. Również będzie miał coś wspólnego z legendarnymi Pokemonami, ale o tym więcej nagram jutro w osobnym filmiku, żeby nie mylić tych dwóch tematów, bo dzisiaj mówimy o eventach sierpniowych i wrześniowych w Europie. I teraz taki mały poradnik, jak tam w ogóle polecieć moim zdaniem. Już parę miejsc mówiłem, tak? Kopenhaga, prom albo samolot. Większość z tych miejsc, moim zdaniem samolot, można do Pragi autobusem, zwłaszcza jak ktoś mieszka w sumie na południu Polski, to chyba do Pragi jest bardzo blisko z południa Polski. No jak już mieszkacie w górach, to już w ogóle. Wszystkie pozostałe miejsca, oczywiście tylko samolot pozostaje, ale jeszcze pozostaje zakwaterowanie właśnie. Ile by wyniósł taki na przykład hostel albo hotel na jedną noc, no bo wiadomo, że najlepiej sobie przylecieć dzień wcześniej wieczorem, przespać się tam na miejscu w Pradze i z rana świeżym sobie wstać i pójść po prostu na ten event, no bo ciężko tak znaleźć samolot, żeby przyleciał akurat z rana w samolot.
tam raz na ten event i wieczorem wrócić. Także jakieś tam miejsce do spania trzeba będzie sobie ogarnąć. Ja zawsze używam strony booking.com i nie zapłacili mi za reklamę, od razu mówię, ale może mi zapłacą, bo daję wam w opisie mojego reflinka. Nie po to, żeby sam sobie zarobić, chociaż oczywiście może też dostanę jakieś zniżki potem na hotele w moich wyjazdach dzięki temu, jeśli skorzystacie z tego reflinka, ale przede wszystkim wy dostajecie zniżkę 50 zł na zamówienie swojego pierwszego apartamentu, hostelu, hotelu, gdziekolwiek na te wakacje, korzystając z mojego reflinka, także myślę, że warto sobie z niego skorzystać. Jeśli i tak chcieliście zamawiać na przykład jakieś mieszkanie, apartament, hostel, tak jak mówię, w te wakacje, na przykład na jednym z tych eventów, ja widziałem hostele od 40 nawet złotych do około 80-90 za noc w tych miastach europejskich, bo już sobie sprawdzałem oczywiście te wszystkie eventy, ile by to kosztowało, także to nie jest jakiś duży koszt, bo tak naprawdę jakiś tam samolot albo autobus to jest w granicach nawet 200 zł plus te stówka za hostel, albo jak ktoś chce hotel, bo chce mieć swój prywatny pokój, nie chce spać w pokoju z innymi osobami, no to troszkę więcej. W sumie dobra opcja na wyjazd wakacyjny, jeśli nie wiedzieliście jeszcze, gdzie chcecie pojechać na wakacje, to na pewno jedno z tych 7 miast jest dobrym wyborem, tylko nie mówcie, że nie ostrzegałem, możliwe, że będą bilety wymagane na te eventy, co by moim zdaniem, szczerze mówiąc, było bardzo, bardzo słabą opcją, bo tak naprawdę do 5 sierpnia zostało bardzo mało czasu i trzeba by już w tym momencie kupować bilety na samolot, trzeba by już w tym momencie kupować hotel i tak dalej, a tak naprawdę nie wiemy, kiedy będą bilety, ile będą kosztować, czy będą w ogóle bilety, bo Niantic jeszcze tego nie powiedział i ile ich będzie, bo możliwe, że zabraknie i nie wystarczy tych biletów dla wszystkich, także tutaj troszkę wtopa ze strony Nianticu, mam nadzieję, że jak najszybciej podadzą taką informację, co z tymi biletami, czy po prostu będzie wstęp wolny, no bo szczerze mówiąc, ja sobie średnio to wyobrażam, że żeby wejść do centrum handlowego trzeba będzie mieć bilet, to trochę dziwne, moim zdaniem raczej będzie tam wstęp wolny, co z drugiej strony może być takim troszkę zagrożeniem, dlatego odradzam tę Francję mimo wszystko, bo nie chcę mieć kogoś z was na sumieniu, ale nie będę mówił, nie będę nazywał po imieniu, o co tutaj chodzi, bo oczywiście na YouTubie nie wolno, tak czy inaczej ja na pewno będę na dwa z tych eventów leciał, sierpniowe, czyli 5 sierpnia, 12 sierpnia, na tych eventach będę i myślę, że naprawdę warto, bo te miasta, gdzie dzieją się te eventy, to są przede wszystkim piękne, turystyczne miasta, w ogóle warto tam pojechać chociażby samemu dla siebie, nawet na jeden dzień zobaczyć te przepiękne miasta, także porozmawiajcie ze swoimi rodzicami, może na przykład uda wam się zaplanować takie wakacje, jeśli jesteście dorośli, no to możecie sami sobie zaplanować takie wakacje, chociażby jednodniowe, to naprawdę nie kosztuje dużo, zwłaszcza z tym kuponem zniżkowym na booking.com o 50 zł taniej. Także co moi drodzy, w dzisiejszym filmie to jest tyle, co miałem wam do powiedzenia, jutro sobie opowiemy więcej szczegółów na temat tego wielkiego światowego eventu, także myślę, że też będzie bardzo, bardzo ciekawym eventem dla wielu osób, a tymczasem koniecznie zostawcie łapę w górę i sprawdźcie sobie jeszcze raz Odpal Projekt, sprawdźcie sobie ten kupon na booking.com i przeczytajcie przede wszystkim regulamin, bo ja szczerze mówiąc nie sprawdzałem tego regulaminu, trochę nie mam na to czasu, było napisane, że 50 zł dla mnie i 50 zł dla tego, kto tam zarezerwuje swój pierwszy pokój, także sprawdźcie sobie koniecznie, jak to dokładnie działa, tak czy inaczej na pewno nic nie tracicie, a możecie zyskać 50 zł. Z mojej strony to jest tyle w tym filmie, no i powiem wam szczerze, że jestem ogromnie, ogromnie podekscytowany tymi eventami, prawdopodobnie w końcu uzupełnię mój Pokédex o Anouna, w końcu może złapiemy jakieś legendarne Pokémony, to będzie naprawdę, naprawdę epickie. Trzymajcie się, na razie, cześć!